Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prison Architekta. Kochani, powoli szykujemy się do... W sumie muszę to powiedzieć otwarcie do końca tej serii, bo jak mówiłem, to nie będzie jakaś taka specjalnie długa seria. Natomiast no wiadomo, tutaj chciałbym jeszcze więźniów mieć. Naszych o wysokim ryzyku mamy Pidoka. Właściwie, czy jest tu ktoś w ogóle? Stacjonuje, ale no spoko. Ale no to jest, tylko że to jest jako... Nie, no to jest pojedynczy bloczek, widać, podświetlony, nie? To czemu tam nikogo nie ma? Teraz? Może na przerwie? Nie. Jeden potrzebują przerwy. A dwóch dostępnych. Jeden patrolujących. No dobrze, no to powinien ktoś tam być, kurde, czy nie? Była też z waszej strony inicjatywa, żeby zrobić tu faktycznie osobną kuchnię może. Na razie mamy świetlicę. Można by tę kuchnię wstawić tu. Tu mamy właśnie to przejście, dlatego właśnie między innymi buduję tak czasami te rzeczy, żeby móc się rozbudować. Tylko że pytanie, czy kurczę to jest potrzebne teraz, powiem szczerze. To zobaczmy. Zobaczmy, bo to faktycznie to są koszta. Między innymi utrzymanie ludzi i tak dalej. Są niektóre rzeczy do sprzedaży. Wiecie co? Ja nie mam tutaj sprzedaży zwyczajnie. Pomieszczenie. Magazyn, łazienka, dziedziniec, kostnica, dział pocztowy, plantacja drzew, recepcja. Magazyn. Nie, no magazyn nie jest ogólnie, dostawy są. Bo to był kiedyś eksport, no nie? Kostnicy nie potrzebujemy na razie. Znaczy mówiliście, że będzie potrzebna, a tu jest eksport, dobra. Pomieszczenie, 1-3. No właśnie, musimy to kurde jakoś zrobić. Nie wiem, czy tu na eksport. No dobra, bo to, tego dużo nie będzie. Mam nadzieję, że to... Da radę. O kurde, kontrabanda. Przemycana. Co tu się dzieje? Zwiększmy trochę czas. Tu jest sporo. Gościu nic nie miał. Całe szczęście. Ten tu siedzi w kurde w więzieniu. Ty tu siedzisz w więzieniu, kurde, mój miły, i zostałeś chyba przeniesiony, nie? Zakończ karę. Tylko zobaczmy, czy... dobra, tu powinna być postać chyba, że można go zrekrutować. Wyjątkowo szybko biega, skurczybyk Brooks. Zobaczymy, czy przez... prześcigniesz, o, zabierają, czy prześcigniesz kulę. Tak, i wiem, że tutaj nie powinienem ich łączyć, robię to też specjalnie. Robię to też specjalnie, także niech to sobie tak będzie na razie. No jakieś akcje, wiecie, tutaj z innego, z innej celi, ktoś kogoś tutaj zadźgał czy coś, albo nie wiem co. Dobra, jest eksport. Tylko to jest wartości, kurde moment. Dystrybucja żywności, transport, dostawy, eksport. To nie wywiad jest. To jest logistyka. No tu jest w transporcie to. Kurde, nie wiem, czy te kłody zostaną kurde potem zebrane, czy co. No dobra, nieważne. No właśnie, tu zapomniałem. Oczywiście, bardzo serdecznie dziękuję za światła. Były one napisane dwa odcinki temu, natomiast... automatyczne światła, no nie ma światła. Natomiast właśnie podpisałem to we wcześniejszym. Jak są te światła umieszczone? Wiecie co? W sumie w celi można by umieścić. Po 30. I w korytarzu pomiędzy na przykład, nie? Tu. I powinno być git. No właśnie, bo się zastanawiałem, o co tu chodzi, kurde, a tu brak świateł zwykły. Wyatt, ty... Nie, się zastanawiałem, czy Wyatt się tutaj nie... No. Nie wykrwawił, o tak. No dobrze, no. Hurray! Ty jesteś jakimś tym? No właśnie. Co ty, kto ty? Spanie, niepowodzenie niestety z tym. Resocjalizacja 0. Karę odczuwa bardzo mocno, bezpieczeństwo jest całkiem niezły. No to czemu jest minus 4? A ten co? Jak nagle wyleciał. Ray! Ty, jaki ten w ogóle? Jaki gościu szybki. Dobra, światełko widzę, montują powoli. Bo tu mamy. Okej, okay, Alex Grant, to jest do przeszukania. Bardzo dobrze. Ten tu lata goły się, ten ekshibicjonista pierniczony. Dobra, widzę, że kolejne światełko jest zamontowane.
Kolejne światełko idzie. Naprawdę pojedyncze światełka tutaj nie siedzie. For real. For real, naprawdę. Tu są światełka, więc tu powinno to być widoczne. Czy ja w ogóle kogoś przyjmuję? Jeden więźniów na zwykłym rygorze. 8 więźniów uprawnionych. Przemęczonych 4 pracowników. No chyba, żeby... Chyba, żeby zrobić dodatkowy pokój gdzieś tam taki ten rekreacyjny, nie? No ale to jest posprzątane, jest miło, fajnie, odpoczywa ten Na razie zostawimy to jak jest. Przepływy pieniężne. Stos. Drewno wartości, kurde, tysiaka. Spoczko. Właśnie zastanawiam się, jak to, kurde, będzie zrobione. I pytanie, czy jest, znaczy będzie zrobione, jak to będziemy eksportować w ogóle? Czy ktoś specjalny tutaj dopływa i wtedy, czy co tu się dzieje? Jak to jest eksportowane? Tu jest na razie spoko, tu helikopter, w celach ktoś jest. No, ja wiem, że jeden strażnik to jest trochę mało tutaj. Zdaję sobie sprawę, natomiast... zobaczymy. No i nawet, kurde, nie ma tego. Wyczerpany i wnerwiony. O kurde. No właśnie, jak cię, kurde, zodpoczynkować? Naprawdę musiałbym dodać jeszcze jednego gościa tutaj. No nie wiem. Kombinezon więzienny, wpływy. 67 tysięcy. Ogólnie mamy 1500, więc spoko. Na dziedzińcu. Poczynek, masz potrzeby. Dopiero ci zatrudniłem, stary, już masz... No chyba, żeby tu zrobić jakiś ten z tyłu budyneczek. Tylko, że to on też potrzebuje, kurde. Pokój socjalny. 4 na 4. No tu są 3. No mógłbym rozwalić to ewentualnie. Dobra, wiecie co? Zrobimy tu. Zrobimy tutaj ten. Ten pokój socjalny, ale żeby go zrobić, potrzebuję tak. Potrzebuję wstawić tutaj to. Uwierdarka u kogoś. Potrzebuję wstawić bramę dla personelu only. Blacha sprzedana. Super. Niech tu przyjdą i wtedy będziemy, wejdziemy sobie tam po nocy i zaczniemy działać. Posiłek o 9? Naprawdę? Tak późno? Nie wiem, czy to nie za dużo posiłku. Zaraz. Chwila, moment. O. Jakie są potrzeby w ogóle? Żywność. No właśnie nie ma specjalnie. Zobaczcie, że dużo osób nie jest głodnych, więc nie zastanawiam się, czy nie wywalić tego posiłku. No właśnie. O kurde, no właśnie. Wraca czas. A tu będzie wolny czas i tu będzie wolny czas na taki. I będą 2 posiłki tylko dziennie, bardzo dobrze. I tak zróbmy, no bo zostawiłem to jeszcze w ramach tego eksperymentu. Powiedzmy sobie. Właśnie nie wiem, jak te audycje, kurde, radiowe, co z nimi zrobić. W ogóle ile mamy tych? Resocjalizacja przez edukację. I w sumie tyle. Właściwie to momento. Bo mam tylko jeden w toku. No właśnie. Produkcyjny zakład więzienny. Na budowę warsztatów. No to zróbmy to. I porządki w narzędziach. Zablokuj dostęp do kradzionych narzędzi. Takie są cele. No to może być, kurde, trwałe. Zaliczka i ten. To jest minus 5 tysięcy, ale dostaniemy 16, tak? Czy jak to jest? Więzienny C. Musiałbym mieć 100 cel. Mam 77. Można by to pomyśleć nad tym. Ale zróbmy tą długoterminową inwestycję. Ona tam sobie, wiecie, za 167 godzin się zwróci. Dostaniemy 16 koła, tak? Także minus 5 tysięcy, spoko, bo i tak mamy sporo. Wyprodukuj 30 tablic rejestracyjnych. Dobra, czyli tamte blachy były tutaj. Że oni będą te tablice rejestracyjne. Program nauki stolarstwa. Będzie chyba to. Potem zobaczmy właśnie te programy. Zainteresowanych, brak wyposażenia. Grupowa terapia dla alkoholików. Zwolnienie warunkowe. Konsultacje psychiatryczne, bardzo dobrze. Kurs stolarstwa. Terapia behawioralna. W kolejce 2. Zaraz, moment.
No właśnie, bo to jest w kolejce dwóch. Co my potrzebujemy w ogóle tu? No psycholog... Aha. Kurdej. Psychologiem. No właśnie kwestia jest tego, że ten psycholog... Oni tutaj nie mogą wejść w tym momencie. Mógłbym zrobić mały budyneczek dla psychologa. To czy to jest sens? Bo to musi być biuro 4x4. Tutaj mamy 3 i zamkniemy tu. Więc kurde, nie wiem. Coś trzeba by zrobić. No, jak mówię, no mamy trochę mało miejsca. Znaczy, właśnie to zabudować wszystko, w sensie zabudować wodę. I tyle. Ty jesteś zmęczony, patroluje. 7 tysięcy mamy wpływu. Czemu tak się wydarzyło? Nie wiem, ale zastanawiam się nad psem. Czy mogę psa dziabnąć? Możemy mieć 6. Mamy ten? Mamy pokazane tutaj, ile mamy strażników patrolujących z psami? Nie. Możemy zobaczyć w personelu. 5. Zróbmy jeszcze jednego przewodnika psa. Niech on sobie będzie tu. No, jeden zmęczony, jeden tu, ten zmęczony, wiecie o co chodzi. Tutaj sobie jedzą. Jakie ładne jedzenie mają. Tutaj jabłuszko, tu bananik, kurde, pomarańczka. Soczek w kartoniku. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Jak wygląda sytuacja tu? Stacjonuje, potrzeby, żywność. Ma ze sobą klucze do więzienia, pałkę, paralizator, kamizelkę ogromną. Ten jest do izolatki przeniesiony. To jest przeniesiony, dobra. Fundamenty. Co to będzie w ogóle? Bo to nie miał być psycholog. Co to miał zrobić? A, pokój socjalny. Budynek ceglany. I zrobimy tak. Tu będzie to. Raz, dwa, trzy. 4 metry. Bez sensu. Stąd muszę zrobić. Tak? 5 metrów będzie git. Dobra. Drzwi. Dla personelu only. No dobra, róbcie. Pytanie, czy oni to zabiorą, czy nie. Bo jeżeli nie, to będzie źle. Będę musiał zamknąć to wtedy. Ale dziedziniec jest czyszczony. Dobra, dobra. Lećmy dalej. Zastanawiam się, czy jeszcze jednego robotnika tutaj nie dziabnąć. Chyba tak zrobimy. Nie zastanawiam, tylko leć kurde po materiały. Tutaj powinny być przywiezione materiały do budowy tamtego budynku socjalnego. Właściwie to mógłbym zrobić to jednak większe, właśnie jak mówię, i z tyłu zrobić jakieś inne rzeczy dodatkowo, żeby był korytarz, tak jak mówiłem zazwyczaj. Nie, korytarz jest i będą budynki, wiecie, w ten sposób. Chyba że korytarz będzie w dół po prostu na dole, no ale to tak czy inaczej. Moment. Budynek ceglany. Bo mógłbym zrobić to takie duże, duże, duże. Dotąd. To jest 6 metrów, czyli będzie... Na samej górze będzie ten. To jest 5 metrów, 4 zostaną, 3... Mało. Więc niestety tutaj na glebę. To raczej też zabudujemy i to będzie git. Dobra, zrobiło się. Gitersko, budynek ceglany stąd. Dotąd. I powinno być git. Drzwi. Ten kozioł tutaj, kurde, stoi w złym miejscu trochę. Mogłoby być wejście tędy w sumie. Mhm, super. Dziękuję bardzo za zburzenie mojego budynku. Tu. Ściany, drzwi. Mam nadzieję, że odzyskałem te pieniądze. Tu będzie. Dodatkowo tu będzie jedna bramka na górę. I powinno być w miarę. Jak mówię, no to już to samo jakby zabezpiecza nas przed tym, żeby się rozbudowywać na górę. No, wydaje mi się, że więcej więźniów nie potrzebuje, kurczę, o tych przepływach pieniężnych. Dobra, budować, 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 bo kurde, spanie, jest godzina 5. Go, go, go. Oczywiście tutaj trzeba będzie też rurę wstawić i inne ciekawe rzeczy. No, niech to idzie tak jakoś. Rura. Tylko nie taka rura. Potrzebuję rurę ciepłowniczą. Która sobie gdzieś tam pójdzie. Będzie git. Tylko właśnie, oni to kurde...
zniszczą. To musicie zniszczyć. To jest bez sensu, to ja to zrobiłem. Bo to po prostu powinienem dookoła to zrobić. Mam nadzieję, że nikt nie ucieknie tędy. Momencik. Dobra. Wybaczcie za te przerwy, ale faktycznie są niektóre telefony, które muszę odebrać, także wybaczcie. Dobra, róbcie to szybko, kurde, czy to jest w ogóle... Na razie nie przyjmujemy więźniów, nie szkodzi. Gdzie tym z kawałkiem jest? No, tego zniszczcie to. W tym miejscu zróbcie to. Będzie git. My tędy nie przejdą. Jeżeli to nie zostanie zniszczone, to jakoś dookoła coś tutaj zrobimy innego. Trochę rury, trochę tego. Przepływy pieniężne. Trochę rośnie zagrożenie. Żywność. Żywność, wolność i swoboda. Ale co z wolnością? Nieco wolnego czasu lub możliwości przebywania na dziedzińcu. No właśnie, może za dużo tego faktycznie. Tego tu, bo tu jest posiłek, łazienka, spanie. Zróbmy tutaj wolny czas po prostu. Kto będzie chciał spać, ten będzie spał, no bo to jakby nie ma problemu z tym. Zobaczymy, czy to pomoże. Tu, uwijamy się, uwijamy. Tu, jak mówiłem, będzie korytarz w tym miejscu i tu będą ściany. Potem jakoweś. No, trwa budowa, ja wiem, wiem. Zdaję sobie sprawę, kładźcie te fundamenty. No, naprawdę. Wyrzućcie śmieci. I git. Oni są wszyscy chyba... Właśnie nie wiem. Nie, no mają otwartą celę, dobra. Panie Borysie. Nie, boys. Co ty, kurde, co ty? Gdzie są w ogóle programy resocjalizacyjne, posiadanie broni. Dlatego chyba został zamknięty w tym. 10 więźniów, no. Co się dzieje w ogóle? Poważne problemy zgłaszają. Higiena. Która jest godzina w ogóle? No to nie mieliście czasu na łazienkę, naprawdę? Jesteśmy już tu? No chyba, że to ci nie mieli łazienki. To jest w ogóle syf straszny. Dobra. Czyli faktycznie to się zrobiło tak jak się zrobiło. Dobudujmy to. Dobudujmy to. I tutaj tego miałem zrobić raz, że... No właśnie nie psychologa chyba, ale... Gdzie jest pokój socjalny, kurde? Tu. 4 na 4. Cyk. Oczywiście będzie... No, drzwi specjalne. Chociaż tu i tak nie mam zwykłych drzwi, ale wstawimy te. No bo stąd nie uciekną nigdzie, nie? Tak mi się wydaje. No właśnie. Ale odpoczywa, zobaczcie. Pani doktor, spoko. Oczywiście wiadomo, że szybciej będzie odpoczywała, jak wstawimy roślinkę. Jest to jak na płaszcze. Regał na książkę. O kurde, nie. Wentylator można wstawić. Może tu. Automat do kawy jak najbardziej. Nie, to jest akurat do gry. To jest ekspres do kawy, jak najbardziej się przyda. Schładzacz wody. No wiecie, gorąco, nie? Z przekąską i tyle. Więcej nie będę inwestował. Mam nadzieję, że światło będzie z automatu zrobione, ale wydaje mi się, że nie. Czy to jest, kurde... Moment. Mam automatyczne światła. Teraz są automatyczne światła. Dobra. O kurde. Stawmy tu. Tu. W korytarzu. Tak mniej więcej. Co ileś tam... Chyba nawet równo jest. Albo nie. Jakoś tak. I powinno być git. Automaty do kawy. Automat z napojami. No to kurde. Najważniejszej rzeczy nie wziąłem. Ale
Nie, no jest. Automat z napojami. To jest włączone. Zobaczcie, że faktycznie to jest niżej, nie? Tutaj. Ten wentylator jakoś tak, kurde. Nie bardzo. Ty! Idź stąd. O kurde, niech on ucieka stąd. Bo to jest niezrobione. Co tu się... Dobrze, że nie chciał uciec. A mógł. Ty, siatenka. Siatenka, to jest moment. To sobie zdemontujemy. Tu sobie wyburzymy tę ścianę, zwaną siatką. Dobra, jest git. Nie ma prądu naprawdę w tym miejscu. No jak nie ma, to nie ma, no. Ale to nie jest automat... Z przekąskami jest. Dobra, macie tu i tyle. Miejscówkę. No, bo niektórzy mogą tutaj mieć bliżej, nie? A, tylko faktycznie można by tu ścieżkę zrobić, tak widzę teraz. Łąga. Teren. Teren nie. Księżycowa podłoga, bo jest baza księżycowa, więc spoko. Piaskowiec, piasek. Wolna, żwir. Droga, normalna. Płyta chodnikowa, szybka. A jak to sobie idzie jakoś tu? Widzę ten podkop. Widzę. Co, nawet podwójną tę drogę zrobimy. Do tego miejsca. Gdzie ten podkop był? Widzę, że kombinujecie. Panowie. O kurde. O kurde. Mam nadzieję, że nie uciekł. Zwłaszcza, nie, no z tyłu jest ta siatka chyba, nie? Nie, nie ma siatki z tyłu. Naprawdę mamy ten? Mamy... We got a runner! No, próba ucieczki, ale próba ucieczki, mam nadzieję, że kurde jest... Przepraszam bardzo, panie Richardzie, że pana budzę. Polityka, wykroczeń... Tu, próba ucieczki... To jest podwyższony rygor. To jest podwyższony. A próba ucieczki, tu wiadomo. Przedanie broni. Powinno być ok. Także za próbę ucieczki zwiększamy rygor. Widzę ogrodnik, ale kurde, nie widzę pana sprzątającego. Kurde. Potrzebowałbym jeszcze jednego woźnego chyba. Czy ja mogę woźnego tutaj przy tego? Przypisz lekarzy. Sanitariusz. Priorytet obszaru woźny. Może być tu jeden woźny. Dobra. Ja wiem, że te są pomieszczenia na razie niezrobione. Zastanawiam się, co tam będę, co tam zrobić. Bo mogę przenieść po prostu lekarzy. Tu zrobić kuchnię i przenieść lekarzy na górę. Wtedy oni nie przejdą tutaj, więc to musiało być bardziej dostępne. Coś tam będziemy myśleć z tym. Właśnie tego psychologa może, albo coś takiego, nie? No. Dobra. Jak sytuacja się odbywa na dole? Tu sprzedajemy, jest to z drewna, to jest zrobione to drewno. Mam nadzieję, że ta kłoda nie jest do wywalenia. Natomiast biurokracja, no właśnie. Pomoc prawnicza, 50 tysięcy, małe cele można by zrobić, plantacja drzew. Czy ty robisz to w ogóle? Rób to, no. Kraj podatkowy, raczej nie. 50 tysięcy, kurde, nie mam takich pieniędzy w ogóle. Tu, wyrok śmierci można by zrobić, trwałe kary. Wymagany prawnik. Nie mam prawnika naprawdę? Momento. Księgowego. Tu jest biuro. Puste.
Nie mam prawnika, ale numer. Dobra, działaj. Trochę późno to robię, no ale dobra. Małe cele, wyrok śmierci. Można by zrobić. Każde więzienie wypada czasami w tarapaty, a niektóre z nich niosą ze sobą poważne konsekwencje prawne. Twój prawnik może złożyć dokumentację, która zwolni cię z odpowiedzialności, gdy coś pójdzie nie tak. Czynność tę należy jednak wykonać zawczasu. No właśnie. To jest 50 tysięcy, kurde. No 17 tysięcy mi zostanie. Co tu się dzieje w ogóle? Rodzina. Higiena. Moment. Mamy teraz czas na łazienkę, no ale naprawdę? Czy wszyscy mogą wejść do łazienki? To jest takie pytanie. Mogą. No to co? Co jest z wami? Chyba, że są niektórzy w tak zwanych izolatkach za długo. No jeden gościu jest. Dwa śrubokręty. Gdzie ty niesiesz tę zupę w ogóle? Wczesne zwolnienie więźniów, dobra. Zwykłe rygory będzie jeden gościu. Syf straszny, no. Tu będzie jakaś zadyma za chwilę. Rodzina, wolność. No ale macie, kurde, wolność. Tak mi się wydaje, że macie wolność, no. Harmonogram. Macie spanie, wolny czas. What the f... Z tego co wiadomo, prezenter został zwolniony, gdyż stacja otrzymała dużo skarg w więzieniu. Nie powinno być już żadnych problemów związanych z radiem. Dzieny. Tam parabam pam pam, spoko. Tu jest wolny czas dla minimalnego rygoru, ale to bez sensu. To znaczy, tu jest spoko. Tu jest wolny czas. Dajmy trochę więcej może wolnego czasu. No. Ten przedawkował, mega. Co ty robisz tu? Co ty tu? Zauważyłem to. Dobra. To spada, napięcie. Mamy prawnika, mamy służby ratownicze. Sanitariusz, elitarny zespół za trzy koła. No, musimy zostawić sobie trochę pieniędzy na jakieś takie dziwne akcje. Co się będą odpierniczały. No. No. Coraz, kurde, więcej tych jakichś incydentów. Nie wiem, czy tego, kurde, nie zrobić, kurde, jakiegoś takiego dodatkowego tu zabezpieczenia. Trochę mnie stać na to, więc dlatego o tym myślę. Nie, to bez sensu w takim układzie. No, zróbmy tu. Nie podłogi. Ściany. Dobra. Co tam? Osunięcie ziemi zniszczyło fragment zewnętrznego ogrodzenia. Należy je niezwłocznie naprawić. Łe, żadne, kurde, te. Nie wiem, czy to ta sama. Wiecie co? Moment. Bo to nie jest to samo ogrodzenie. Dobra. Naczelniku, wyluzuj. Zewnętrznego ogrodzenia. Mhm. Dobra. Róbcie to w miarę szybko. W miarę szybko robią. Dobra. Fajnie. Się zatrzymałeś tam. Nie wiem jak przejdzie. Aha, tu jest furtka. Dobra, dziedziniec. Jak w ogóle wygląda sytuacja z ty wywiadem? Nie, to jest logistyka i to jest jakość pomieszczeń. Tu jest 3 na 10. Niski standard, niestety. 0, 1, 1, 6 w ogóle. Stare łóżko. What? A bo to są te prycze. Dobra, tak, okien. No i tu nie będzie okien. Można mieć cele, tu jest 2. Można by mieć w sumie, tak sobie myślę o tym teraz, okno wstawić na przykład tu.
I tu. O, i tu. I tu. Tu. W sumie tutaj z tej strony też można. Tu do wewnątrz bez sensu. Ale można faktycznie niektóre cele takie, wiecie, zrobić, żeby były ciutkę lepsze. No oni mają stare łóżka, więc to nie bardzo im to podniesie, tak, żeby nie chcieli, wiecie, przenieść się na minimalny rygor, tak mi się wydaje. Właśnie, jak wygląda sytuacja z... nie temperaturą, z jakością pomieszczeń tu. Tu jest 5. Radio, natrys, telewizor oraz duży telewizor, ptaszek, chory bokserski, płótnej farby, brak okien, otoczony przygnębiającymi ścianami. No chyba ty. Bardzo dobry standard. Chyba. 8. No wiadomo, że są lepsze, no ale... brak okien, no bo tutaj okno jest. No nie zrobię nic z tym. To będzie taka gorsza cela. Tu jest 1 na 10 w ogóle dziedziniec. Są trybuny i tyle. Co za masakra. Worek bokserski można... ale właśnie nie chcę worka bokserskiego dawać. Ławka, ławka... no, hantelki można im dać w sumie. I to i tyle. To jest max, co mogę zrobić. W tym momencie monitorujemy sytuację. Naczelnicy i inni. Wyrok śmierci za 10 koła, małe cele. Możemy znieść te przepisy w sumie. 58 tysięcy. Dobra, kochani. Urządzenie do opon, to jest zrobione. Wydaje mi się, że to na razie działa. Także zrobiliśmy tylko w sumie tylko tę dobudówkę tutaj, ale... zastanawiam się, co tu jeszcze budować. Wydaje mi się, że budować jakoś specjalnie nie potrzebuję. Były pieniężne 1500 nagle. Bo to wtedy było chyba 7000, bo sprzedaliśmy różne rzeczy. Musiałbym zrobić... raj podatkowy. Nie. Tę plantację drzew mamy zatwierdzoną. Dobra, właśnie o to mi chodziło. Plantacja drzew, na której można sobie tutaj być i nie wiem, gdzie to zrobić. Mógłbym zrobić ewentualnie tu. 5 na 5 przynajmniej, no to słabo. To nie. Tu są 4, więc też nie. Dobra. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie plantacja drzew malutka. No może mógłbym zrobić w sumie tutaj też. Gdzie to było? Tu. Taką sporą. Dotąd. I git. Mogę tutaj dać w ogóle ten? Rozmieszczenie więźniów? Czy tu jest co? Tu jest. Strażnicy, patrole, zaple... nie, gdzie to było? Lekarzy... praca dla tych... dla personelu. Gdzie to kurde było? Dla personelu, dla... tu praca więzienna, ale tego chyba nie ma. Wydaje mi się, że to ogrodnicy robią. To jest 5. Tu mogą pracować 4, 2, 2, 3, 3. No tutaj nie ma żadnej tej pracy. No. O, już są zasadzone 3 drzewka. Dobra, nie będą 3, no. Na razie. Wiem, że tutaj brakuje dużo rzeczy, na przykład jakichś takich otwieranych automatycznie drzwi albo czegoś, wiesz, wiecie, ktoś tam siedzi i tak dalej. Ale to raczej przy zaostrzonym rygorze. Także jak mówię, ja tutaj się... co tu się w ogóle dzieje momentu? Bo mamy chorych psychicznie na 15, no to czemu jakby... tu jest pusta cela i tu jest pusta cela, to czemu... właściwie tu są woźni, zobaczcie, mają, patrolują to cały czas, a to bez sensu trochę, więc... bo tak mam tych woźnych, kurde, a oni po prostu siedzą tu. Znaczy tu jeden... nie wiem, kto sprząta cele, bo zobaczcie, że faktycznie korytarz może jest czysty, ale... ale... no, dobra. Dobra, kochani, będziemy kończyć to, ten odcinek, także bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Tu ci zdają kurs.
Wkrótce zwolniony jeden więzień, bardzo się cieszę, być może jeszcze w tej godzinie to przyjdzie. Posiłku mało, jak wygląda sytuacja jeszcze z potrzebami? Higiena, co się kurwa dzieje? 37 więźniów, kto jest niezadowolony z higieny i kto nie może iść gdzie? Moment, to muszę rozwiązać teraz, bo widzę, że nie damy rady. To... paranoidalny. To jest niestandardowy. Albo współdzielony obszar. Na razie zróbmy współdzielony obszar. Kto chce się kurde gdzie myć, to niech się myje. To jest tylko dla tych, niech tak będzie. Wydaje mi się, że to tu jest jakiś problem z tym. Z tą łazienką. No chyba, że po prostu nie. No nie, nikogo nie mamy w izolatce, więc... Zobaczmy, siódma. Wiecie co? Aż zwolnię to po prostu, bo chcę zobaczyć, czy wszyscy jakby przejdą. No chyba, że kurde mają jakąś karę. 3 godziny. Za posiadanie narkotyków. Może za długo to jest po prostu, no. Polityka wykroczeń dla was, izolatka. Ucieczki. Coś takiego. No bo niektórzy faktycznie idą się myć, nie? Nie polityka, harmonogram. Nie, potrzeby. No troszkę to spada. Nie? Ale zobaczcie, że niedużo. I nadal są kurde brudni. Rodzina, odpoczynek. We współdzielonych strefach więzienia takie urządzenia jak radio czy telewizja. No właśnie ostatnio był problem z tym radiem. Więc... biurko. Radio Gugu. Nie, no telewizor mają. Stąd zabrałem chyba radio gdzieś. Już to radio zabrałem. Stąd. Niech mają je z powrotem, ale mają telewizor, więc jakby nie bardzo rozumiem o co ho. No i to rośnie. Kurde, na tym sobie kochani zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że nie wybuchnie jakiś bunt tu, bo staram się jak mogę. Pomoże także poczta w zaspokojeniu. No ale to jest kurcze wszystko współdzielone. Udział pocztowy. Można sobie tutaj przyjść. No bo tędy więźniowie tamci sobie przyjdą tutaj na pocztę, nie? Chodzi o to, żeby tu nie weszli. To jest łazienka. No bo... kwestia jest tego chyba, że oni za długo siedzą w jakichś tego, nie? W jakichś celach tutaj i po prostu nie mogą. Ale dlaczego? To jest zadatka na 5 godzin, a tak na więźnia. Moment. Czy to jest kwestia tego, że tutaj nie mogą przejść? Bo tu jest obszar współdzielony. Przechodzą przez obszar współdzielony. No chyba, żeby wywalić te drzwi. Wstawić tu siatkę. Nie teren. Ściany i podłogi. Siatkę wstawić tu. Mogą uciec tędy, tak? Dobrze. Wolę to teraz zrobić, bo zapomnę na pewno przed następnym odcinkiem, więc... więc tak to. Chcę to zabudować tu. Dobra, nie zastanawiajcie się, tylko budujcie. I tu zrobimy drzwi. Wiecie co, zrobimy drzwi zwykłe, więzienne, żeby ktoś tutaj je otworzył i żeby było przejście... tutaj. Tak, ma to sens w ogóle? Czemu drzwi więzienne tutaj? To jest dla personelu. W sumie nikt tu nie może gotować, bo są kurde drzwi inne, nie? Nie są przydzieleni do pracy tutaj ludzie. Zdemontujmy te drzwi. Te drzwi też zdemontujmy, wrzucimy zwykłe drzwi tutaj. Wiem, że miałem kończyć ten odcinek, ale niektóre rzeczy są takie, że trzeba je tutaj zrobić jednak. Demontuj. Demontuj, program czas wolny. Albo praca. No i pytanie, czy tutaj nie może być tej siatki zwykłej też. No bo ludzie czekają na izolatkę, a nie mogą wejść do tej izolatki, bo co? To jest...
No jest napisane izolatka, jest napisane. Jest ciemno jak w dupie, ale jest. No chyba, że te drzwi po prostu są... Też jest problem z tym. Bo to jest ogrodzone wszystko i w ogóle. Znaczy BHP ja w kuchni posiada, ja wiem, ale wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że jeżeli mamy drzwi tylko dla personelu... Oj, nagle idzie sobie gościu. Który co? Który nie wiem, co robi tak naprawdę. Ty! Izolatka na stałe mamy. Nie mam pojęcia, słuchajcie. 3 dostępnych, 7 dostępnych mamy strażników zwykłych, więc powinni iść tutaj i tych ludzi poprze... Izolatka na 5 godzin. Przewinienia, moment. Atak na więzie, no ale to... wiecie co? Zakończmy karę na przykład do dwóch typów, sorki. Sorki. I co? No i tyle. Nie bardzo rozumiem, dlaczego do izolatki. Tu jest, kurde... zmieszczenie. Wspólny. No bo to nie jest tylko dla personelu. Mogą tędy przejść, tak? Jedziemy tędy przez wspólny obszar. No nawet tędy, no bo to po to te drzwi wstawiłem, gdzie one są. Tu. Nie, nie tu. Tu. To jest niestandardowy sektor bezpieczeństwa. Dla tych i dla tych, no. No widzicie, odprowadzany gościu jest. To jest na maksymalnej prędkości, jak zobaczcie, jak go wolno prowadzi, nie? No i dobra, no siedzi, panie White. Izolatka na 12 godzin. Bo to jest wspólny obszar, chyba że oni nie mogą przejść... przez współdzielony. To właśnie, o. Bo niektórzy są, wiecie... więźniami chorymi psychicznie i nie można ich przeprowadzić przez obszar, który jest tylko dla minimalnego rygoru i zwykłego rygoru. Nie mam pojęcia, czy to o to chodzi. No mógłbym oczywiście izolatki zrobić dla każdego sektora osobne, własne. A na przykład tu. W sumie nie jest to głupi pomysł. Ale zostawimy to na następny odcinek, kochani. Także bardzo serdecznie wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.